Informacja o śmierci aktorki pojawiła się na oficjalnym profilu internetowej bazy filmu Polskiego filmpolski.pl na Facebooku. Nie żyje Maria Chwalibóg. Znakomita aktorka teatralna i filmowa zmarła 15 marca w wieku 91 lat. Zagrała ponad 80 ról filmowych i telewizyjnych. Inaczej. W Matce Joanie od Aniołów, Poszukiwanym Poszukiwanej, Godzinach Szczytu, Korczaku. Jednak najważniejszą w jej dorobku artystycznym pozostanie niewątpliwie wybitna tytułowa rola w Kobiecie samotnej Agnieszki Holland, za którą została nagrodzona na festiwalu w Gdyni, brzmi wpis w mediach społecznościowych. Maria Chwalibóg urodziła się 4 lutego 1933 roku w Warszawie. Jest absolwentką łódzkiej filmówki. Występowała w teatrze i kinie. Zadebiutowała w 1956 roku w filmie Jana Rybkowskiego Nikodem Dyzma. Aktorka wystąpiła w kilkudziesięciu filmach fabularnych. Widzowie zapamiętali ją z roli karczmarki Antosi w Matce Joanie od Aniołów w Reżyser. Jerzego Kawalerowicza, 1960 roku, oraz jako Karpielową w filmie Poszukiwany Poszukiwana w Reżyser. Stanisława Barei, 1973 roku, gdzie zagrała żonę Wiesława Gołasa. Ciekawe kreacje stworzyła również w takich produkcjach jak Godzina Szczytu, 1973 roku, Brunet Wieczorową Porą, 1976 roku, Niedzielne Dzieci, 1977 roku. Przełomem w karierze aktorki okazała się przejmująca rola w filmie Agnieszki Holland Kobieta Samotna, 1981 roku, w którym u boku Chwalibóg wystąpił Bogusław Linda. To do dzisiaj jedna z najbardziej wstrząsających kreacji w zawodowej karierze obojga artystów. W późniejszych latach aktorka występowała w różnych produkcjach, m.in. Kocham Kino, Oszołomienie, Korczak, Panny i Wdowy czy 1968 roku. Szczęśliwego Nowego Roku. Grywała również w serialach Min 07 Zgłoś się, Kuchnia Polska, Oficerowie, Plebania, Panny i Wdowy, Modrzejewska, Na dobre i na złe. Jej ostatnie role pochodzą z filmów Jeziorak 2014 roku i Carte Blanche 2015 roku. W 2019 roku Maria Chwalibóg została odznaczona srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Była pierwszą żoną aktora Andrzeja Kopiczyńskiego, a następnie wyszła za mąż za aktora Marka Bargiełowskiego, który zmarł w 2016 roku. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.